Hej kochani, dziś zapraszam was na wielki haul z DM, czyli haul z niemieckiej drogerii. Wybraliśmy się w ostatni weekend z rodzinką do Düsseldorfu na zwiedzanie i na małe zakupy, które przerodziły się w spore zakupy. No i właśnie zajrzałyśmy z moją teściową do DM-u i zrobiłyśmy napad po prostu na ten sklep. Zaraz wam pokażę, co tu upolowałam. Zresztą kupiłyśmy bardzo podobne kosmetyki. Słuchajcie, światło będzie mi się zmieniało z minuty na minutę, bo właśnie zachodzi i wychodzi słońce, także musicie ze mną tu wytrzymać. Pierwsza rzecz to będą herbaty stekanne. Akurat nie wiem, czy u nas można takie dostać, nie wiem, czy tu w Holandii są, ale je zobaczyłam, spodobały mi się i wzięłam. Jedna to jest lemon cake, a druga blueberry muffin. Bardzo lubię takie herbaty. Lipton ma podobne. Teraz sobie powącham, czy są fajne. O, jak to pachnie. Naprawdę jak ciastko cytrynowe. Tym światłem dziś zwariuję. I teraz drugie, blueberry muffin. A herbat było tam tak dużo, więcej niż u nas w Rossmanie. Naprawdę fajne, także herbatki pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest szczotka. Pokusiłam się na taką szczotkę z właśnie drogerii DM Ebelin. To jest ich marka. Nie mam ze sobą tego teasera, mam tutaj tylko tą szczotkę Michael Mercier, która gdzieś mi się tu zapodziała. A niestety tęsknię za moim tego teaserem, bo jest troszkę lepszy. I stwierdziłam, że przetestuję tą. Kosztowała chyba około 7 euro z tego co pamiętam. Cena podobna. Troszkę taniej niż Tangle Teaser. Ale wiecie co, nie przeszkadza mi nowa szczotka, bo ja szczotkę mam po prostu w każdej mojej torebce. Szczotka wygląda tak. Jest dosyć ciekawie zbudowana, bo tutaj ma takie gumowe trzymadełko. Gumowe miejsce na palce. Tutaj jest standardowa, taka jak w tych wszystkich plastikowych szczotkach i dosyć wygodny właśnie chwyt do ręki. Zobaczymy, muszę ją potestować, dam wam na pewno znać. No a jak zobaczyłam tą szczotkę, to mnie urzekła. Muszę przyznać, że spodobała mi się, więc wzięłam. Dalej napadłyśmy Balea. Balea, czyli kosmetyki za około tak euro coś. Euro do 3 euro kosztują. Tutaj mam żel pod prysznic Shush, zawsze poleca te wszystkie oleiste. Dla mnie one strasznie śmierdzą, więc wzięłam sobie taki soft oil. Mam nadzieję, że to będzie właśnie mniej oleisty i ładniej pachnący. I ma bardzo delikatny zapach. Troszeczkę jak oliwka dla dzieci. Bardzo, bardzo delikatny. Jeszcze nie używałam, więc nie chcę wam jeszcze polecać, ale wydaje się być ok. To jest pod prysznic. I dwie pianki pod prysznic. I te pianki mają strukturę taką jak taka lżejsza pianka do golenia. I znowu nam światło ucieka. Dwie takie pianki wakacyjne. To jest seria limitowana, wakacyjna. Uwielbiam pianki do mycia. Pierwsza jest grejpfrutowo-limonkowa. I pachnie świeżo. Może wam kawałek tu pokażę. Tylko mi tu nie wybuchnij, jak to robię. No chodź. Dobra, tylko troszkę. Widzicie, taka lekka pianka. Jak to pachnie. O ja. Jak grejpfrut. Cudnie pachnie. Wow. Zaraz to gdzieś wytrę. Czy druga? A druga? To jest kokosowo-kwiatowa niby, taka hawajska. I właśnie takie manuty. Obie są fajne. Nie wiem, która fajniejsza na lata. Obie. Oba zapachy są fajne. Oznalazłam szczotkę, o której mówiłam, Michael Mercier. Taka. No, wolę jednak Tangle Teasera, także dajcie mi znać, czy miałyście. Dalej mam trochę, sporo makijażu, bo chcę też potestować. To są też kosmetyki Darka, to nie będę wyciągać. Ja zdałam sprawę, że Darek całkiem sporo tutaj kupił. Także teraz wam pokażę kosmetyki do makijażu. Pierwsza rzecz to kamuflaż Specify. Kiedyś już miałam, zresztą chyba gdzieś w domu jeszcze mam. W kolorze 010 i ten mi się spodobał, bo ma puder utrwalający od razu, więc będę go na pewno testować. Zobaczymy, czy się nada pod oczy, ale jak testowałam sobie w sklepie, to bardzo mocno kryje. Także zobaczymy, czy pod oczy się sprawdzi i właśnie razem z tym pudrem. To taki bardzo welurowy, rozjaśniający. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie to fajny zestaw. Cena to 4 euro. I teraz podkład. Pokusiłam się na podkład, bo był w żelu. Zupełnie inny typ podkładu, inny typ formuły. Make-up żel 030. Wygląda tak. Całkiem spora pojemność, przynajmniej się wydaje. To jest 25 ml, ale przez to, że jest żelowy, wydaje się, że jest go więcej. I zaraz znajdę. Niecałe 5 euro. I konsystencja faktycznie taka leciutka, żelowa. Tak jak w sklepie testowałam, wydawał się być ok. Wydawał się być taki lekki, ale kryjący. Więc zrobimy test na żywo tych kosmetyków Specify i się razem przekonamy. Ale zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli miałyście już styczność z tymi kosmetykami Specify, dajcie znać. Można je dostać w naszym Hebe, ale niestety jest bardzo ograniczona szafa. Kolejna rzecz Specify, której nie mogłam sobie odmówić, to jest Highlighter Pen Perfect Face Glow Up Highlighter, tak się nazywa.
I zaraz zobaczymy, jaka była cena. 4,75 euro. Bardzo taki gruby stick. Sobie może po drugim ręku już teraz pojeżdżę, bo ta ręka jest cała pomazana. I był jeszcze taki bardziej złotawy, ale ja nie przepadam do złotawy. Mi ten jest taki, wpada w róż. Mam nadzieję, że to widzicie. Takie delikatne lustro. Wydaje się być spoko. Także to też będzie w teście. I kolejna rzecz, też znowu w takim sticku, to jest Perfect Miss Perfect Lip Chubby w kolorze 010 Amelie. I były różne kolory, był taki bardzo fajny odblaskowy pomarańcz, jak ostatnio miałam w filmie z butami, nie wiem czy pamiętacie, z Bobby Browna, no i Bobby Brown wiadomo droższa marka, tutaj o wiele taniej. Bardzo podobna forma, bo taka typowa gruba kredka. I jak sobie w sklepie przetestowałam, to podobna formuła, taka bardziej kredowa. I kolor typowy dla mnie, jak wiecie, ja noszę cały czas takie kolory, także zawsze kupuję takie. Mam pełno czerwieni, róży i pomarańczy w domu, ale i tak używam takich. I ten kosmetyk kosztował 3,40 euro. Nie mogłam oczywiście nie kupić linera Specify Perfect Look, ten kolor szuszowy, czyli 010 Nude. Nadal używam, mam w swojej torebce, zresztą mam w kilku swoich torebkach i Darek mi go znalazł i mówi, który to był ten szuszowy. Mam dla Ciebie jedną ostatnią sztukę. Cena tego linera to jest 1,75 euro i one są non stop wyprzedane. Jak byłam w Hebe, to ich w ogóle nie było. Kolejna rzecz to jest tusz. Nie pamiętam, czy miałam tusz Specify. Muszę zobaczyć w filmie z zeszłego roku. Zresztą znajdę ten film i podlinkuję Wam na dole. Nazywa się XXL Lashes Volumizing Collagen i to mnie właśnie przyciągnęło do tego tuszu, że jest XXL. I szczota jest tradycyjna. Tradycyjna między tradycyjną a silikonową, bo wygląda jak tradycyjna, ale włoski są silikonowe, a nie włoskowate. Nie wiem jak to powiedzieć. No i tusz jest bardzo duży. O, cicho bądź pies, no cały czas tusz czeka. I opakowanie podobne do tuszu z Rimmela. I kosztowała 3,90 euro. Kolejna rzecz Specify, na którą się pokusiłam, której Wam nie polecam, to jest Cuticle Remover Gel. Czyli po prostu olejek do usuwania skórek. Niestety kiepsko działa moim zdaniem. Słuchajcie, mam tu cenę herbat. Herbaty były po 2 euro się okazało, nie po 4. Ten oleisty był za euro, a te pianki były po 2 euro, więc cena jest świetna. To do usuwania skórek kosztuje 1,80 euro i jest do niczego. Już Wam mówię dlaczego. To zasycha, słuchajcie, parę sekund i ciężko to nawet później z naszych skórek zmyć. Dlatego jest to zupełnie moim zdaniem bubel i zupełnie nie polecam. Pierwszego dnia przetestowałam, jak tylko przywiozłam zakupy. Kolejny kosmetyk i chyba ostatni już. Ja tutaj zapowiadałam, że taki wielki haul, a tu mam jeszcze rzeczy teściowe. Mam jeszcze dezodorant Darka, także tego Wam już nie będę pokazywać. Nic takiego szczególnego. Ostatnia rzecz to jest Catrice i to jest nowa kolekcja. Wzięłam to dlatego, bo pięknie błyszczało. Nazywa się to Softly Touch Eyeshadow w kolorze Meltdown Brown C01, limitowana edycja Networks. I jest to przepiękne, jest to niby eyeshadow. Gdzie mam to zeswatchować niby? Dobra, tu zeswatchuję. Niby eyeshadow, ale to jest bardzo, bardzo kremowe. Jest tak kremowe, że mogę w nim zrobić dziurę, widzicie? Bardzo kremowe. O, tu mam, widzicie? Jak się błyszczy. No ja bym go używała jako highlighter. Zamienia się w taki puder jakby, no coś cudownego. Muszę zobaczyć, czy tu w Holandii mamy tą serię, czy nie, ale wydaje się bardzo ciekawe. I ten cień kosztował 3,90 euro. Tak jak mówiłam, reszta rzeczy się nie nadaje do pokazania, bo nie są moje. Rzeczy do włosów nie kupowałam, bo mam ich w domu bardzo dużo, zresztą mam swoje ulubione. Jakoś zeszłym razem, jak kupiłam te z Balei, to mi za bardzo nie przypadły do gustu. Do twarzy, do pielęgnacji też jakoś tak, ani Alverde, ani Balea, nie jestem jakoś tam mega zachwycona, żeby kupować znowu. Jednak uważam, że najlepiej kupić sobie takie właśnie żele. Ale to nie jechałabym specjalnie do Niemiec do DM-u, bo to naprawdę nie są jakieś niesamowite kosmetyki. To jest jakość podobna do tego, co mamy w Rossmanie, a wzięłam dlatego, że jestem tutaj, przyjechałam tu autem, więc mogę to spokojnie autem sobie zabrać do Polski. Nie jest to drogie, ale mówię, no nie jechałabym specjalnie, żeby obkupować się w DM-ie. Tym bardziej, że markę Petsfine mamy już w Hebe. Kochani, to tyle. Czekajcie na test tych rzeczy, bo na pewno będę testować dla Was kosmetyki Petsfine w osobnym filmie. No i widzimy się w kolejnym. Zostawcie mi kciuki do góry. Pa, pa! Teraz dopiero pomyślałam, że mógł to być haul z siaty, ale już za późno.